Dzień dobry, dzisiaj w poniedziałek. Pierwszy dzień oficjalnie home office'u, chociaż tak naprawdę to już od tygodnia nie siedzę w domu i pracuję zdalnie. Właśnie jak tutaj przeżyć tą zdalną pracę? Jeden dzień, dwa, trzy, a później to już można na głowę dostać, zdawałoby się. Tym bardziej, że no u mnie nie, ale być może u was dzieci, rodzina, mąż, żona. Nie dajmy się zwariować. To, że dzieci krzyczą gdzieś tam w tle, bo nie chodzą do szkoły, no bo to są dzieci, tak? To, że żona chodzi i... albo mąż chodzi i... no tak, no bo takie jest życie. Ja na szczęście mam święty spokój. Chociaż mogłoby być trochę inaczej, no, ale to inna kwestia. Więc tak, home office. Od czasu do czasu trzeba wstać, zakomodować wzrok, pomyśleć o czymś przyjemnym, zjeść czekoladę, zrobić zdecydowanie przerwę na obiad, pół godziny czy 40 minut i po prostu wyłączyć się z pracy od komputera całkowicie. No, zrobić sobie od czasu do czasu krótszą przerwę, tak jak w pracy. No nie pochodzimy ze znajomymi, nie pogadamy, ale mamy pracować. Więc pilnujmy się tego czasu zaczęcia pracy, skończenia pracy i naprawdę, jeżeli mamy uporządkowane w jakiś sposób te ramy, to powinniśmy dać radę. A że dużo się dzieje, przynajmniej u mnie, no to czas szybciej mija. Chociaż jak mamy do rozwiązania 100 tysięcy telefonów na raz, 100 tysięcy ticketów, to możemy na szczęście od czasu do czasu pogadać z kimś też ukradkiem, tak żeby odpocząć po prostu i na chwilę zmienić tok myślenia. Przepraszam, ale właśnie jem obiad. I generalnie ta praca zdalna, żeby was nie zjadła, bo dzień, dwa jest ok, trzy, zobaczymy. Ja tu siedzę już tydzień i jeden dzień na home office'ie, jakoś leci. Ale co jest dobre? Po tym, że home office'ie można zjeść bardzo niezdrowe jedzonko. Tak, kiełbaska, ziemniaczki i słodka cebuleczka. Pychotka. Ale co najlepsze? Moi drodzy, po robocie zawsze można odsapnąć. I to jest najważniejsze. Także wasze zdrowie, co byśmy wszyscy dali radę, żebyśmy się nie denerwowali. Pychotka. Takie. No i co? Wasze... już mi się przewraca telefon. Co to będzie za chwilę? Także wasze zdrowie, wszystkiego dobrego. No i będziemy próbować przeżyć ten czas jakoś. Byle pozytywnie. Trzymajcie się i bądźmy wszyscy zdrowi i silni. Hej!